Witam ponownie. Dzień numer 2. Jak widać, troszeczkę minimalnie napięcie podskoczyło. Tutaj coś wylało, czyli coś się dzieje. Już widzę, że aż przeciekło. Chodź. Która cela dokładnie przeciekła? Nie jestem w stanie powiedzieć, bo wszystko tutaj jest jakby zalane. Pierwsza cela coś zaczyna oddychać. Nie wiem, czy to za dobry znak. No ale też tam nawaliłem tego kwasioru. Tutaj jest lekko wypukło. Zobaczymy. Odeś się troszeczkę kwasioru i zaczynamy zwiększać prąd, albo od razu zwiększymy prąd. Później się będę bawił w odsysanie. Mamy jeden. Zaczyna gazować. Czyli coś się dzieje. Zobaczymy dalej. Damy temu trochę czasu. 8 godzin. Będę częściej chodzić, będę patrzył, ile ucieka. Czyli obserwacja i reakcja. Co tutaj z tego będzie albo nie będzie. Dobrze. Czas start. Lecimy z tematem. To za około 8 godzin. Może, że coś się szybciej zdarzy, to nagram. No i minęło kolejne 8 godzin. Prąd wzrosnął. Ustawiłem tak, jak było zalecane, 14 V i 1,4 A. Do tego 1,4 A nie doskoczyło, ale dość wysoko tu. Niedawno temu odciągałem kwasior, ale widać, że ta cela i ta cela żyje. Ta też zaczyna żyć. Prędzej ona nie żyła aż tak. A te dwie... Tu widać, że się coś zrobiło. Tutaj nic nie widać, żeby się działo jak na razie. Dajmy temu jeszcze czas, no ale cela 2 i 1 definitywnie żyje. Coś się dzieje. Prąd też rośnie. Kolejne 8 godzin i zobaczymy, co dalej. No może mniej, może więcej, zobaczymy. Witam ponownie. Minęło niecałe 8 godzin. Prąd się utrzymuje na takim samym poziomie cały czas. Wszystkie cele, jak widać tutaj po deklach, żyją, więc jest git. Wszędzie bąbelkuje sobie tak leciutko, na niektóre bardziej, troszeczkę, niektóre mniej. Tak jak było polecane, po prostu go odłączę i zobaczymy za kilka godzin albo jutro. Bo mam przygotowanego kolejnego pacjenta. Tylko że ten pacjent miał napięcie 0 V. Całkowicie wydojony i naprawdę odchudzony. Chciałem go podłączyć pod taki prostownik, co kiedyś tam ulepiłem. Ale ten oto rezystor zaczął się fajczyć. Czyli za duży prąd, no bo w sumie jak to leci na zwarcie, bo to ma 0 V, to nie dało rady. Musiał to przeprojektować, no mam tylko jedną ładowarkę, która jak to się mówi, by dała radę od zera. Ale dobra, wrzucę tego pacjenta zaraz, podładowanie i czas start. To do na razie. Cześć.